Pierwszy w nowym wydaniu, jesteśmy tutaj w nowym miejscu, nowe też zasady poprawione, no i myślę, że wszystko jest poprawione na lepsze, także mam nadzieję, że będzie się tutaj wszystkim podobało. Miejsce też jest bardzo fajne, są to dwa odcinki tutaj, obwodnicy zamknięte. Ja myślę, że jest atmosfera super, mam nadzieję, że pogoda oczywiście wytrzyma, ponieważ no, robią się jakieś chmurki, ale może nie będzie źle. Jeżeli chodzi o Bielawę, no to kojarzy mi się zawsze no, ze wspaniałą publicznością, bo tutaj jest taki naprawdę fajny klimat, jeżeli chodzi o ludzi. Ludzie dość ciekawie reagują na to wszystko. No, jeżeli chodzi o nowe miejsce, to powiem tak, no, miejscówka jest ogólnie fajna, jest troszkę wąsko, brakuje tego miejsca do niektórych ewolucji, ale myślę, że jakoś sobie tutaj powinniśmy poradzić i nie będzie tragedii. Dziesiąte spotkanie motocyklistów w Bielawie, w tym roku pod szyldem Motoshow Bielawa. Nowe miejsce, inne warunki. Myślę, że jest tutaj dużo więcej przestrzeni. Motocykliści mają więcej jakby też pola do popisu. Mamy możliwości nawrotu i tak dalej. A zarazem wprowadziliśmy kilka nowości, taką choćby jak przejazd motocyklistów przez teren powiatu dzierżoniowskiego. Także to też fajny, ciekawy akcent. Myślę, że damy tutaj jako ekipa Team Shift Racing super show, ponieważ jesteśmy zgrani. Jeszcze wczoraj u mnie ćwiczyliśmy na takiej sesji, zrobiliśmy sobie sesję u nas na parkingu, także podogrywaliśmy rzeczy, poćwiczyliśmy dużo i mam nadzieję, że dzisiaj wypalimy fajnie i będzie wszystko ok. W dwóch latach stan w Polsce rozwinął się naprawdę w niesamowitym tempie. Zawodnicy progresują po prostu z dnia na dzień, widać to po ich każdych filmikach, po tym wszystkim.
No i zresztą jak widać za plecami, no jest naprawdę, jest masakra, no chłopaki robią takie rzeczy, o których jeszcze dwa lata temu nikt nie myślał, a teraz to wszystko się tak rozwinęło. No i jeżeli chodzi o zawody, to jest coraz lepiej w kwestii organizacyjnej, organizatorzy naprawdę coraz lepiej podchodzą do tego. Dobra, idziemy dalej. No i wiadomo, no wszystko się rozwija, idzie do przodu, oby tak dalej, jeżeli tak wszystko się ułoży, to będzie super. Bardzo się cieszymy ze współpracy z panem Rafałem Pasierbkiem. Można powiedzieć, że Rafał po części dorastał przy naszej imprezie. Teraz już jest, można powiedzieć, dorosłym mężczyzną, ale zaczynał tutaj jako bardzo młody chłopak. Teraz jest w pełni profesjonalistą. No i dużo nam też pomaga, podpowiada. Także ta współpraca z zawodowcami, można powiedzieć, w tej dziedzinie jest bardzo korzystna dla tej imprezy. Jako mała dziewczynka gdzieś tam tkwiła we mnie chęć posiadania własnego motocykla, no i niestety to nie zgasło, tylko się nasilało z wiekiem. Zawsze marzyłam o motocyklu i po prostu w pewnym momencie te marzenia zaczęły biec troszkę w innym kierunku, w kierunku posiadania motocykla do Stantu właśnie. No, myślę, że na pewno duży udział w tym miał Stanta 13, czyli Rafał Pasierbek, mój kuzyn, którego po prostu obserwowałam od samego początku w tym sporcie. Przyjeżdżają tutaj tak naprawdę ludzie z całego kraju z niesamowitymi umiejętnościami. Chłopaki prezentują naprawdę wspaniały poziom. Nic tylko stać i podziwiać. A jeżeli chodzi o popularność stunt ridingu, to po prostu, no, tak jak wszyscy wiedzą, przyszło to do nas ze Stanów, coraz więcej osób, coraz więcej zajawkowiczów, młodych ludzi zaczyna się w to bawić. I bardzo dobrze, bo wiadomo, jeżeli zaczyna się od małego, że tak powiem, to szybko się wszystko łapie i coraz lepiej. Ci młodsi gonią już tych starszych i to wszystko się napędza i rozwija, jest coraz lepiej.